Witajcie kochani, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji, oczywiście od Star Stable. Zanim przejdziemy do aktualizacji, chcę wam jeszcze pokazać jeden artykuł właśnie na tym SS-owym blogu. Więc w tym artykule jest między innymi napisane o tym, że właśnie rok temu SSO bardziej skupiało się na tych zadaniach fabularnych, ulepszeniach gry i tak dalej. Dlatego nie mieliśmy na przykład Wielkanocy, Festiwalu Fortuny, czyli z tą tęczą chyba teraz jak tak dobrze kojarzę, czy na przykład Walentynek. Więc teraz w 2022 roku doczekamy się festiwalu takiego wielkanocnego, którego rok temu niestety nie było. Ale od razu was uprzedzam, że 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, SSO nic nie planuje. No ale oczywiście w tym roku, tak jak zawsze, pojawią się dni otwarte. Czyli na dniach otwartych możemy sobie kupić konie, które właśnie tam są, które są właśnie dostępne tylko przez ten czas dni otwartych. Oczywiście letnie Midsummer, jak i tęczowy festiwal. No i oczywiście imprezka na plaży. Jesienią, tak jak zawsze, Halloween, no i aktualizacja urodzinowa. No a w zimę oczywiście zimowy festiwal. Także tutaj bardzo liczę, że SSO postara się na dodaniu w przyszłych latach festiwali, które się nie pojawiły, czy na przykład Walentynki, czy Festiwal Fortuna. No a teraz sobie przejdźmy do dzisiejszej aktualizacji. Okej, kochani, a więc tak, po zalogowaniu się do gry mamy coś takiego, taki samouczek, czyli po prostu stąd tutaj dodali i tak dalej, także teraz to przeczytajmy. Witaj w Star Stable. W tej aktualizacji zmodyfikowaliśmy trochę kartę postaci. Teraz możesz wybrać płeć i wiek swoich koni. Nic się nie martw, jeśli zmienisz zdanie. Zawsze możesz wrócić na kartę postaci, by dokonać zmian. Dodaliśmy także opcję zmiany imienia konia bezpośrednio z karty postaci. Chcesz się dowiedzieć, jak działa ten element gry? Tak. By zmienić imię konia, naciśnij tutaj. W sensie tu. Okej. Naciśnij ten przycisk, by wybrać płeć swojego konia. A, tutaj. No spoko, dobra, weźmy ogier, bo to jest Spider-Man, także wiecie, o co chodzi. Tutaj jest zmiana imienia. O! Możemy właśnie tutaj zmienić też nazwę, oczywiście. Teraz mamy za 65 star coins, kiedyś było za 135. Ogólnie tu jest coś takiego, że niektórzy mają trochę problem z tym, że mają większą kwotę, na przykład mają powiedzmy 70, a tu jest za 65, to i tak jakby, nie wiem, nie mogą kupić, bo tu jest tyle. No tak, nie wiem, jak oni to zabili, ale okej. My nie zmieniamy dzisiaj. A. Co tu się stało? Chciałam zobaczyć ten samouczek i co ja mam teraz zrobić. Nie mam imienia konia. A, teraz mamy, okej. I tutaj też możemy obok wybrać właśnie jego wiek, czyli do wyboru masz 4 opcje: młody, dorosły, senior i nieśmiertelny. Jeżeli nie chcesz wybrać wieku, naciśnij po prostu to. Nieśmiertelny. Nie, no dobra, weźmy jakiś młody może po prostu. To wszystko. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz dokonać zmian za pomocą karty postaci, udanych konnych przygód. No i to jest szczerze tyle. Możemy tutaj cały czas zmieniać i tak dalej, także wszystko fajnie. No. też możemy na przykład przykładowo podjechać do jakiejś osoby i to też tam po prostu się jakby na profilu tej osoby też nam się tutaj coś wyświetli, także wiem, jakąś osóbkę. Sonia, dzisiaj będziesz ty. Sprawdzanie. No i tutaj mamy, o też, tylko akurat ta osoba nie wybrała sobie żadnego dla konia, no to Clarice, zobaczmy, czy ty masz, wybrałaś sobie wiek konia i tak dalej, no proszę bardzo, mamy, że jest dorosły i że jest to ogier po prostu, no, także tak to się prezentuje, wszystko fajnie widać, szczerze jest to nawet spoko, nie daje nam to w sumie nic takiego, wiecie, jakiegoś, tylko po prostu daje nam na przykład to do jakichś, nie wiem, no po prostu. Czy jest ogierem? Cóż, tego nie widać. Ale no, tak po prostu, nie? Że tak mamy to sobie wysysane, no to jest nawet spoko, nie? Także no. Kochani, już tutaj w sklepie globalnym mamy właśnie te nowe ciuszki. Prawie bym o nich zapomniała. Taka nowa kolekcja.
takie czarne ciuszki, taki zestaw szczerze, o. Dajmy sobie ten, szczerze jest ładniejszy, ciemniejszy, albo to. Ten jest fajny. Ten czaprak jest fajny, podoba mi się. Jest bardzo ładniutki. Szczerze, to nie jest bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Nie wiem, czy właśnie go nie kupię, bo jest piękny. A z ubrań mamy coś? Mamy właśnie też coś mamy z ubrań. Tutaj taki typowo ujeżdżeniowy. Rękawiczki oczywiście też są. No ja nie będę kupować nie wiadomo czego. No ale ta marynareczka, taka jakby marynareczka, no fajna jest. Spoko, że to jest fajne, mi się podoba. Dobra. Kupmy sobie to. Czekajcie, bo to jest... Nowa kolor. Tak, ja chcę sobie kupić to raczej. To sobie kupię, bo to jest, mi się bardzo podoba. Będzie mi pasować właśnie do tego sprzętu. No i ten jeszcze sobie zakupimy sprzęcik, nie? To sobie zakupimy i ten mi się bardzo podoba. Bardziej niż właśnie te. Ten ciemny też jest spoko, szczerze. Ten też jest spoko, ale bardziej ten tutaj się widzi. No i tak mamy, o, proszę bardzo. Także załóżmy. Się prezentuję. O. W ogóle powiem wam, że w ogóle te podkowy. Ich się właśnie, powiem wam szczerze, że ich się sprzedać w ogóle nie da. I powiem wam, że nie wiem od czego to tak szczerze zależy. Ale ich się serio sprzedać nie da. I na przykład miałam cenę w ogóle jakieś 1000, tu było 800. Później ta cena się w ogóle zmieniała, że ich się w ogóle bardziej sprzedać ich nie da, nie? Nie da się. Ale usunąć je można, natomiast to jest bardzo dziwne. Proszę bardzo. Ale cóż. Może też po prostu jakiś błąd. No, czasem tak niestety jest. Mam takie srebrzyste, taka jestem srebrzysta na tym, jakby w tym outficie, normalnie wam powiem. Także no, w tej aktualizacji, kochani, to byłoby teraz w sumie na tyle. Za tydzień będziemy mieć aktualizowany ten wyścig Baronowej, także będziemy się widzieć już za tydzień znów. Więc ja wam szczerze dziękuję za dzisiejszą aktualizację, za obejrzenie. Mam nadzieję oczywiście, że wam się podobało, więc zostawiacie po sobie jakieś komentarze na ten temat dzisiejszej aktualizacji. Łapeczki w górę przede wszystkim i subskrypcje. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole. Pozostawiając oczywiście też dzwona, żeby być po prostu na bieżąco ze mnie wszystkimi materiałami. Także ja się za nie żegnam, trzymajcie się i do następnego.